Ja myślę, że trudno wyodrębnić jakąś jedną konkretną grupę, ale są po prostu biura projektowe, które na przykład specjalizują się w pewnym typie projektów. Na przykład jest to budownictwo modułowe, budownictwo energooszczędne, w którym bardzo często występują właśnie pokrycia takie jak tutaj, powiedzmy pod tymi pokryciami, tutaj panelami fotowoltaicznymi, czy na przykład blacha na rąbek, tego typu rozwiązania. Więc no, trudno mi określić jakąś jedną grupę, powiedzmy, projektantów, ale generalnie optowałbym raczej za tymi, którzy bardziej patrzą w kierunku budownictwa energooszczędnego, właśnie modułowego, powiedzmy szkieletowego i tak dalej.